Pocket Dimension, wymiar łzowy, to określenie, które, jeśli jesteś takim samym nerdem jak ja, najpewniej kojarzyć się najbardziej z SCP-106, staruszkiem, który poluje na swoje ofiary i następnie torturuje je w swoim własnym wymiarze, zwanym właśnie wymiarem łzowym. Ostatnio nabrałem ochoty poczytać trochę więcej o ciekawostkach związanych z wymiarami łzowymi, ale ku mojemu zdziwieniu nie znalazłem praktycznie nic. Większość informacji tyczyło się jakichś nazw własnych, doktora Who, albo właśnie SCP. Czy to znaczy, że Pocket Dimension jest w takim razie stricte wytworem pisarzy fundacji SCP? Niemożliwe. Jakkolwiek jestem osobą, która wszystkim dookoła na siłę wpycha lore SCP, to nie wierzę, że wymiar łzowy to tylko termin SCP. I tu zaczęła się moja przygoda w poszukiwaniu tego, czym tak naprawdę są wymiary łzowe. To, co najbardziej zawsze kojarzyło mi się z Pocket Dimension, to mod do Minecrafta, który widziałem jakieś 8 lat temu na YouTubie. To było jeszcze za czasów, kiedy Minecraft na YouTubie nie był formą indoktrynacji małych dzieci w superżołnierzy toczących wojny na Twitterze, a miejscem dla intelektualistów, podziwiających sztukę w postaci na przykład modów do Minecrafta. Ten akurat mod był bardzo prostą zabawą w tworzenie sobie własnego małego wymiaru, w którym możesz robić co chcesz. Zbudować domek, przechowywać przedmioty, albo, tak jak SCP-106, torturować niewinne dzieci. I wtedy w moim małym 11-letnim umyśle zakorzeniła się nazwa Pocket Dimension, wymiar kieszonkowy, małe miejsce, które jest twoje i które znajduje się poza światem. Od tamtego momentu do mojego spotkania z SCP wymiary kieszonkowe były właśnie dla mnie tylko tym, pudełkiem w pudełku, światem w naszym świecie, który jest większy wewnątrz niż wygląda z zewnątrz. Jednakże, okazuje się, że termin wszechświat kieszonkowy to nie tylko fikcja. Fizyk Alan Guth przedstawił w 1980 roku hipotezę inflacji kosmologicznej, na której temat możecie poczytać sobie sami, bo gdybym miał ją przedstawić całą, to ten film trwałby 8 godzin i wyłączylibyście go po 5 sekundach, a mi zależy, żebyście oglądali do końca. Możecie mi potem wytłumaczyć, jak bardzo nie zrozumiałem tego, co przeczytałem. Tak więc, w skrócie, według tej hipotezy, nasz wszechświat na początku stworzenia po Wielkim Wybuchu rozrastał się w tempie Fursony Wojtiego 2000, ale gdy ten rozrost się zatrzymał, energia, która z niego pozostała, sprawiła, że z naszego wszechświata zaczęły się rozrastać inne wszechświaty w formie baniek. Stąd nazwa wszechświat kieszonkowy albo wszechświat bąbelkowy. Co najlepsze, wysnuto teorię, że nasz wszechświat jest tylko jedną z tych kieszonek, i znaczymy o wiele mniej, niż sądziliśmy dotychczas. Ale jak to się ma do SCP? No, nie ma się. Nie ma się ani trochę. Bo w gruncie rzeczy wymiar kieszonkowy w nauce, a w fikcji, to dwie różne rzeczy. W fikcji nie ma ugruntowanego i rozwiniętego terminu wymiar łzowy, który wszyscy by znali i rozumieli. W popkulturze mamy miecze świetlne, podróże w czasie, napędy międzygwiezdne, ale wymiar łzowy pozostaje tylko odłamkiem, który... tu jest, tam go nie ma, chuj go wie. Swoją drogą, jak już przy tym jesteśmy, tłumaczenie tej nazwy jako wymiar łzowy ma miejsce tylko w uniwersum SCP i ten wybór możemy przypisać użytkownikowi dr James H., który tłumaczył raport SCP-106, staruszka. Nazwa wzięła się najprawdopodobniej od łzy, czyli otworu w stole bilardowym, gdzie po angielsku nazywa się właśnie pocket, czyli dosłownie kieszeń. To nazewnictwo sprawia, że bardzo łatwo jest pomylić niektórym nieczytającym dokładnie osobnikom nazwę wymiar łzowy z wymiar łzowy. Ale na szczęście istnieje wiele osób, które pragną nas doedukować. Na przykład na stronie wiki gry SCP Secret Laboratory mamy bardzo szczegółowy artykuł o wymiarze łzowym, z którego dowiemy się o nim wszystkiego. Cytuję. Łzowy wymiar. Wymiar łzowy to miejsce łzowe, które zawiera kwas. Kocham SCP. Zanim przejdziemy do przykładów wymiarów łzowych w fikcji, bo znalazłem parę takich, które na pewno kojarzycie, zostańmy chwilę przy SCP, bo mam dla was ważne ogłoszenie. Pamiętacie Escape from Site-19? Ekstremalną grę o fundacji SCP, w którą grałem rok temu i w którą gram po dziś dzień? Zbliżają się święta, więc ekipa z Escape from Site-19 dała mi znać, że z tej okazji znowu robią dla nas promocję i z kodem WDBPIO oszczędzicie 10% z ceny gry. Link w opisie. Jeśli kupicie grę przed 19 grudnia, to dostaniecie 3 dodatkowe świąteczne karty. I z tego co widzę, będzie tam SCP-4666, Yulman, nasz ulubiony święty Mikołaj, który... No sami wiecie co robi. A te trzy literki z przodu mojego kodu oznaczają nic innego jak When Day Breaks, czyli nową kartę SCP-001, którą dostaniecie wraz z grą.
SCP-001 to końcowe zadanie, które trzeba zrobić pod koniec gry, żeby ją przejść, a 001 When Day Breaks jak najbardziej pasuje pod to. Cieszę się, że ekipa z Escape rozwija grę i dodaje do niej coraz nowsze karty SCP, szczególnie te, które osobiście mi się podobają i są bardzo rozpoznawalne i szanowane, ale też takie, o których mało kto słyszał. Tak więc użyjcie kodu WDBPIO, żeby zgarnąć swoją kopię i skoczcie napisać swoją recenzję o grze na boardgamegeek.com, żeby dać znać ekipie z Escape from Site 19, co sądzicie o grze. A jeśli zrobicie to wszystko, to może pozwolę wam przeżyć. Tak więc, gdy słyszycie frazę wymiar łzowy, co przychodzi wam na myśl jako pierwsze? Oczywiście nieskończona IKEA. SCP-3008, nieskończona IKEA, jakkolwiek jest mega przeruchanym tematem, to spełnia wszystkie nasze wymagania co do wymiaru łzowego. Jej przejście znajduje się w naszym postrzegalnym wszechświecie i prowadzi do innego wszechświata, większego niż pozwalałaby na to fizyczna forma sklepu IKEA. Jej wnętrze jest zupełnie odmienne niż nasz wymiar, jest niebezpieczne i nieprzystosowane jednostki umrą w przeciągu paru dni. Takie same właściwości ma nasz pierwowzór wymiaru łzowego, czyli... Tak, tym razem chodzi mi o Pocket Dimension SCP-106, od którego cała moja rozkmina w ogóle się wzięła. Bez niego SCP-106 jest praktycznie zwyczajnym potworkiem, który poluje na ludzi i zachowuje się jak zdziczałe zwierzę. Z nim jednak jest nieobliczalnym monstrum, które jest zdolne do wszystkiego. Kontrola nad całym światem to zdolność, którą przypisalibyśmy jakiemuś bóstwu. Pod tym względem staruszek jest naprawdę okrutnym bogiem, a jego świat ponownie spełnia wszystkie wymagania wymiaru łzowego. Znajduje się w naszym świecie, prowadzi do innego i w środku jest większy niż wygląda. SCP-106 jest w stanie wykorzystać praktycznie każdą powierzchnię jako wejście do swojego wymiaru, więc to tylko kwestia czasu, zanim zamieszka w twoich ścianach i zaproponuje ci herbatkę z twoim dawno zaginionym dziadkiem Staszkiem. Dziadek Staszek nie zaginął. Dziadek Staszek popije herbatkę z SCP-106, bo znają się jeszcze z czasów podstawówki. W sumie, jeśli chcemy być bardzo szczegółowi, to do definicji wymiaru łzowego możemy dodać fakt, że musi zostać stworzony przez świadomą istotę, tak jak w wypadku staruszka. Ale w takim razie musielibyśmy przyjąć jako fakt to, że gdzieś tam znajduje się bóstwo Ikei, które stworzyło wymiar nieskończonej Ikei, zwany również wymiarem sklepikowym. Ja nie jestem gotowy na taką wiedzę. Innym przykładem wymiarów łzowych mogą być światy przedstawione w serialu Doctor Who, którego nie oglądałem i nie mam pojęcia, o czym mówię, więc czytam to z wiki fandomu serii. Wymiary i wszechświaty kieszonkowe są tam formami zniekształconego echa naszego świata. Mogą pojawiać się spontanicznie albo być tworzone sztucznie. Na przestrzeni serii pojawia się wiele form wszechświatów kieszonkowych, zwykle takich, w których ktoś kogoś próbuje uwięzić, na przykład wtedy, kiedy, cytuję, siódmy doktor uwięził dwa starsze bóstwa w wymiarze stworzonym z 5 mil Wielkiej Brytanii po wojnie nuklearnej. What the fuck? Chyba muszę zacząć oglądać ten serial, bo to brzmi ciekawie. Pamiętacie tę scenę z Harry'ego Pottera? Albo tę z Fantastycznych Zwierząt? To też są wymiary łzowe. Wchodzą do małego, wychodzą z dużego. Wymiar łzowy. Mówcie mi, doktor Pio, znam się na nauce i magii. Mimo, że jest to wytłumaczone magią powiększającą wnętrze danego obiektu, a nie przeniesieniem w inny wymiar, ja nadal jestem przekonania, że ten typ szachrajstwa jest jak najbardziej wymiarem łzowym i dostaje ode mnie oficjalną pieczątkę SCP. Dziękuję bardzo. Matrix? Też wymiar łzowy. Mimo, że do przemieszczania się do niego zostały wykorzystane zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji i w gruncie rzeczy nie różni się on od naszej wirtualnej rzeczywistości, jestem w stanie zakwalifikować to jako wymiar łzowy. VRChat to też wymiar łzowy. Tylko monstrum stworzyłoby tak przerażający świat. Skoro idziemy tym tokiem myślenia, wirtualne światy, które tworzymy i które będziemy tworzyć, a które będą stawać się coraz bardziej realistyczne, również jak najbardziej mogą stać się w naszym odczuciu prywatnymi lub publicznymi wymiarami kieszonkowymi. W końcu, skąd wiesz, że internet i te śmieszne ludziki gadające w twoim komputerze nie żyją w innym wymiarze? W końcu, skąd wiesz, że to nie ja mieszkam w twoich ścianach?